Pojechałam do Ameryki by ją kupić. Ten pomadka Winky Lux. Uuu, patrzcie można na policzki. Wygląda jak taki mały nabój, jak tampono nabój. Podjarałam się najpierw e, tym tutaj opakowaniem, ale potem zobaczyłam z tej strony, że właśnie ona ma takie jakby trzy kolory. Pachnie tak delikatnie cukiernią. Ale... O, ten czerwony robi się taki. Zrobię samym teraz niebieskim. Zobaczcie, jak się po kilku minutach przetransformował. Zobaczcie, na no tęczy realnej jest taki najbardziej widoczny. Ale jak teraz zmieszam całość. O, w ogóle ten kolorek. Czuć na ustach i przy dotykaniu tego produktu, że to jest coś takiego lepszego, trochę droższego. Szkoda, oczywiście, że nie ma tutaj pełnej tęczy. To jest troszeczkę mały zawód, ale ja będę go z przyjemnością używać. A wy, jakbyście byli nastawieni do tego produktu?